Dziś w programie platynowy jubileusz królowej Elżbiety II. Nie mamy tego w Polsce, ponieważ nie mamy monarchii ani 70. rocznicy panowania. O dokonaniach grupy Ładosia w londyńskim Centrum Społeczności Żydowskiej. Saga rodu Tyszkiewiczów i Mycielskich w książce Lally Wilbraham. Ucieczki niesamowite, historie miłosne, zdrady. Koncert utworów Mariana Hemara w Ognisku Polskim. W Wielkiej Brytanii dobiegły końca czterodniowe uroczystości z okazji 70-lecia wstąpienia na tron królowej Elżbiety II, co czyni ją najdłużej panującym monarchą w brytyjskiej historii. Królowa Elżbieta jest głową państwa w 15 krajach świata, a w ciągu swego panowania wręczała nominacje dla 14 brytyjskich premierów. Ale jak mówią sami Brytyjczycy, dla nich jest przede wszystkim symbolem Zjednoczonego Królestwa. Królowa jest prawdziwą ikoną, panuje już tyle lat, ma ogromną siłę i wspaniale reprezentuje Wielką Brytanię. Przetrwała wiele trudnych chwil naszej historii, jeszcze podczas II wojny światowej, zanim została koronowana. Bycie poddanym królowej jest powodem do dumy dla nas, Brytyjczyków. To ważne, że naród może się zjednoczyć przy osobie królowej. Platynowy jubileusz obfitował w wiele spektakularnych atrakcji i wydarzeń, w których w całym kraju wzięły udział miliony poddanych królowej. Uroczystości platynowego jubileuszu rozpoczęły się wielką defiladą wojskową, elementem której była musztra paradna oraz przelot samolotów RAF podziwiany przez rodzinę królewską, która wzięła też udział w piątkowym nabożeństwie w katedrze świętego Pawła. W sobotę na wielkiej scenie przed pałacem Buckingham podczas jubileuszowego koncertu dla królowej zaśpiewało wiele gwiazd światowej muzyki. Na zakończenie obchodów w niedzielę w całym kraju odbyły się uliczne pikniki, a królowa z balkonu pałacu Buckingham podziwiała platynową paradę jubileuszową, której główny punkt stanowił złoty królewski powóz z hologramem postaci jej królewskiej mości. Nie mogło zabraknąć także tradycyjnego picia herbaty u królowej, a tego zaszczytu dostąpił tym razem miś Paddington. A jak obchody jubileuszowe ocenili mieszkający na wyspach Polacy? My tu mieszkamy już 21 lat i to są super imprezy. To jest takie typowo angielskie. Wszędzie te flagi wiszą, tutaj pozamykane ulice. Wszyscy wyciągają stoły, jedzenie, wszyscy się bawią i cały dzień jest impreza. Nie mamy tego w Polsce, ponieważ nie mamy monarchii ani 70. rocznicy panowania. Natomiast na pewno jest to wszystkim potrzebne. Taki oddech po oczywiście pandemii. Jest to przepiękny jubileusz. Nasi rodacy za pośrednictwem TVP Polonia przekazali też królowej osobiste życzenia. Po 16 latach przebywania tutaj na wyspach mogę powiedzieć, że królowa monarchini staje się też naszą królową i z okazji jej jubileuszu życzymy jej dużo zdrowia, no i mniej kłopotów z wnuczkami. Szczególnie tymi z Ameryki. Przede wszystkim życzę zdrowia. Jestem już tutaj od 16 lat i każdego roku świętuję, ale teraz tym bardziej, bo to jest platynowy jubileusz, taki szczególny. Dalszych lat tak pięknego panowania w zdrowiu, szczęściu i miłości, ponieważ bez tych trzech aspektów podejrzewam, że panowanie nie miałoby sensu. Elżbieta wstąpiła na tron 6 lutego 1952 roku w wieku 25 lat, po śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI, prawnuka królowej Wiktorii. Jej uroczystą koronację 2 czerwca 1953 roku transmitowano w telewizji po raz pierwszy. Szacuje się, że obejrzało ją niemal 20,5 miliona Brytyjczyków. W londyńskim Centrum Kultury Żydowskiej JW3 w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii zajmujący się tematyką II wojny światowej angielski historyk Roger Moorhouse przybliżył Brytyjczykom dokonania polskich dyplomatów w Szwajcarii, którzy w czasie wojny ratowali Żydów przed Holokaustem. Brytyjczycy niemal nie znają historii grupy Ładosia. Wydarzenie takie jak to na pewno pomaga w poszerzaniu wiedzy na ten temat, ale niestety nie ma oddziaływania na większą skalę.
Ja sama pierwszy raz usłyszałam o grupie Ładosia dopiero kilka lat temu. Przeczytałam o tym na profilu społecznościowym polskiej ambasady. Ciągle jest za mało o tym informacji, zwłaszcza w języku angielskim. O grupie Ładosia usłyszałem od polskich kolegów, którzy opowiedzieli mi o badaniach prowadzonych przez Jakuba Kumocha w Bernie. Spotkałem się z nim, przejrzałem dostępne dokumenty i uznałem, że ta historia jest fascynująca. Wtedy narodził się też pomysł napisania książki, nad którą obecnie pracuję. Jestem dumny, że mogę się zająć tym projektem. Podczas dyskusji na sali obecni byli również uratowani dzięki paragwajskim paszportom wydawanym przez polskich dyplomatów. Jestem tutaj za sprawą córki. To bardzo wzruszający dla mnie wieczór, zwłaszcza że rodzice nigdy nic mi nie powiedzieli, a w czasie wojny byłam maleńkim dzieckiem. Dopiero moja córka odnalazła mój paragwajski paszport i wszystko mi wyjaśniła. Po poznaniu szczegółów tej historii jestem bardzo poruszona. W 1941 roku w Bernie polscy dyplomaci we współpracy ze środowiskami żydowskimi rozpoczęli tzw. akcję paszportową, której celem było ratowanie Żydów przed Holokaustem. Aleksander Ładoś, Stefan Ryniewicz, Konstanty Rokicki, Abraham Silberschein, Chaim Eis oraz Juliusz Kul, którzy tworzyli grupę Ładosia, wystawiali fałszywe paszporty i poświadczenia obywatelstwa krajów latynoamerykańskich, głównie Paragwaju, na nazwiska Żydów żyjących pod okupacją i zagrożonych zagładą. Te osoby, które otrzymały paszport, przeważnie były internowane w oczekiwaniu na ewentualną wymianę na niemieckich jeńców wojennych, dzięki temu miały szansę uniknąć obozów zagłady i śmierci. Szacuje się, że członkowie grupy Ładosia wystawili około 10 tysięcy fałszywych paszportów. Grupę Ładosia śmiało można porównać do historii Oskara Schindlera, który uratował 1200 Żydów. Z listy Ładosia, jak dotąd, potwierdziliśmy z całą pewnością już ponad 800 uratowanych. Historia Schindlera długo czekała na ujawnienie i dopiero po sukcesie filmu Spielberga dowiedział się o niej świat. W przypadku Ładosia potrzebujemy podobnego procesu. Musimy publikować książki, tworzyć filmy dokumentalne. Przydałby się też pełnometrażowy film fabularny, aby tę historię spopularyzować tak, jak na to zasługuje. Biblioteka Polska w londyńskim Posku wznowiła serię spotkań z polskimi autorami książek. Bohaterką pierwszego z nich była mieszkająca w Londynie, ale urodzona w Argentynie Lala Wilbraham, która młodość spędziła w Brazylii. Kilka lat temu postanowiła opisać burzliwe losy swoich przodków z rodów Tyszkiewiczów i Mycielskich, rozgrywające się na niemal wszystkich kontynentach. I tak powstała książka Złote jabłko Samarkandy. Książka się zaczyna w 1850 roku, jak Landwarów wszedł w ręce Tyszkiewiczów, którzy byli tam od 1500 z kawałkiem na Litwie. A kończy się właśnie, jak ja pojechałam tam w roku 2017. Lala Wilbraham starała się naszkicować historię swojej rodziny od drugiej połowy XIX wieku, poprzez wszystkie wydarzenia historyczne, w których ta rodzina była zamieszana, zarówno Tyszkiewiczowie pochodzący z Landwarowa pod Wilnem i Mycielscy pochodzący z Wielkopolski. Książka jest przeznaczona dla kogokolwiek, kto się interesuje historią, ludzką naturą, wytrzymałością ludzi, jak potrafią jednak wyjść z potwornych tragedii i jednak zwyciężyć, ale też myślę, że dla ludzi, co lubią czytać, się trochę pośmiać wśród tych tragedii. Też ucieczki niesamowite, historie miłosne, zdrady, przygody. Brat mojej babki ożenił się z wnuczką króla Montenegro i także jego teściowa przedstawiła Rasputyna carycy. Jesteśmy tak wzruszeni po jej opowieściach, jak los rodziny przeszedł przez tyle lat, na tylu kontynentach można powiedzieć, a jej polski język, jej tożsamość narodowa jest tak przepiękna, że po prostu nas oczarowała. Książka bardzo personalna, autorka była bardzo bezpośrednia, naturalna kobieca. Jest to właśnie ta subtelność, understatement. I pani Wilbraham to pokazała dzisiaj, więc to było charm. Wprowadzenie do historii i w pewnym sensie bardzo mocny relevant. Z czego? Ano tego, że coś spirytualnego jest w nas, gdzieś ta polskość chodzi, krąży, niezależnie od różnic.
kart historii brytyjskiej Polonii. 137 lat temu, 9 czerwca 1885 roku w Gąbinie urodził się generał Felicjan Sławoj Składkowski, ostatni przedwojenny premier II Rzeczpospolitej. Z wykształcenia był lekarzem, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, w dwudziestoleciu międzywojennym trzykrotnie piastował urząd ministra spraw wewnętrznych, następnie od 1936 roku do wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję premiera. Był internowany w Rumunii, przedostał się do armii polskiej na Bliskim Wschodzie. W 1947 roku wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie działał w Lidze Niepodległości Polski, a także publikował artykuły w londyńskich wiadomościach. W 1948 roku ożenił się z Jadwigą Marią Mostowicz, siostrą pisarza Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Felicjan Sławoj Składkowski po śmierci w 1962 roku został pochowany na cmentarzu Brompton w Londynie. W 1990 roku jego prochy przeniesiono na warszawskie Powązki. W ramach Dni Polskiego Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii artyści z zespołu Retro Singers zorganizowali w Ognisku Polskim wieczór poświęcony Marianowi Hemarowi, legendarnemu poecie, tekściarzowi i kompozytorowi, który był symbolem przedwojennego Lwowa i powojennego polskiego Londynu. Wydarzeniu patronowała telewizja Polonia. Dzisiejszy wieczór jest poświęcony Marianowi Hemarowi. Śpiewamy piosenki Mariana Hemara, a jest to wszystko przeplatane wywiadami osób, wspomnieniami osób, które znały i pamiętają Mariana Hemara. Z mistrzem kabaretu i teatru, Marianem Hemarem, miałam swoje początkowe hip-hopowe. Marian Hemar, to nie ma w ogóle ważniejszych dwóch słów w tym miejscu, bo to jest niewątpliwie miejsce, w którym on od 49 roku do 72 pracował, tworzył, napisał bardzo dużo, to nawet stworzył cały cykl lwowski się mówi, ale właśnie z Londynu. Hemar napisał takiej ilości tekstów, było chyba około 2000 tekstów piosenek, także, no ale, no, znane piosenki w tej wersji były mi nieznane. Tak, coś niesamowitego. Całuję twoją dłoń w tym wykonaniu i w tej wersji, no, powala na kolana. Sam siebie w dłoń, madame, ewentualnie w dwie. Ja się wychowywałem w latach 70. i wtedy, o dziwo, był zakazany w Polsce, ale jak się słuchało Radia Wolna Europa, to można było trafić na audycje prowadzone przez Mariana Hemara, a zresztą mnóstwo jego piosenek wtedy było wielkimi hiciorami. Takie programy jak chociażby Koncert Życzeń, emitowany w niedzielę, w którym więcej niż połowa piosenek to były Mariana Hemara teksty lub skomponowane przez niego melodie. Mariana Hemara wspominała też Irena Delmar, aktorka, która występowała w jego teatrze. To był wybitny człowiek i na pierwszym miejscu można powiedzieć, że on miał nieprzeciętny umysł, nieprzeciętne poczucie humoru. Potrafił być bardzo złośliwy, ale to był człowiek przyzwoity i szlachetny. Człowiek, który chciał pomagać. Bardzo dużo pracowałam z nimi też dla Rady Wolnej Europy. Także wspominam Mariana bardzo serdecznie i mam nadzieję, że jego będą pamiętali na wieki. Brawo!